Różowa skrzynka to pojemnik zawierający artykuły higieniczne dla dziewcząt i kobiet. Umieszczenia w szkołach i zaopatrywania takich skrzynek w podpaski i tampony chce radny Jacek Niedźwiecki. Złożył już w tej sprawie interpelację do prezydenta miasta. Uzasadniając swoją propozycję, powołał się na badania przeprowadzone przez jedną z fundacji. Wynika z nich, że 4% Polek nie ma pieniędzy na zakup środków higienicznych. Jak podaje radny, Opierając się na wynikach badania, aż 21% ankietowanych nastolatek musiało wyjść ze szkoły ze względu na brak dostępu do tego rodzaju artykułów. Aż 10% uczennic z powodu ograniczonego dostępu do podpasek w ogóle nie wyszło z domu. Łatwy i przyjazny dostęp do artykułów higienicznych na czas menstruacji równy z dostępem do papieru toaletowego czy mydła. To bardzo potrzebne działanie, uważa radny, dodając, że zaopatrzenie zainteresowanych szkół w tego rodzaju artykuły znacząco poprawi komfort psychiczny i emocjonalny dziewcząt oraz kobiet. Z badań przywołanych przez radnego wynika, że miesiączka wciąż pozostaje z niezrozumiałych względów tematem tabu dla ogromnej ilości kobiet. I ich otoczenia. Aż 37% żeńskiej populacji dba o to, by nikt nie widział wyjścia ze środkiem higienicznym do toalety. 28% kobiet i dziewcząt czuje się skrępowana, gdy osoba płci przeciwnej zorientuje się, że właśnie trwa u niej menstruacja. Aż 12% żeńskiej populacji szczególnie dba o dyskretny zakup potrzebnych akcesoriów higienicznych. Szokujące jest. Jest również to, że aż 39% kobiet z ubogich rodzin musi rezygnować z zakupu tego rodzaju środków higienicznych z uwagi na konieczność poczynienia pilniejszych wydatków. Z pełnym raportem opracowanym na zlecenie Kulczyk Foundation można zapoznać się w internecie. Warto tam zajrzeć, by zrozumieć wagę problemu.